rocznej dbaliście. Gotować na żyrobotta dennaja? Ten mnie zaś tu chce poganiać do roboty. Chłopu z megafonów. No ale cóż, no chyba czas faktycznie się do tej roboty zabrać ku chwale naszej akaristańskiej republiki, czy kuźwa coś. Witam na kanale, z tej strony kuźwa, nie wiem. Kapitan, chociaż nie, w sumie. Jakie mają stopnie w Straży Granicznej? Aspirant może? Aspirant prawy się kłania. Ze swoją brygadą tutaj kuźwa nie do rozwojów. Na przejściu granicznym w Karikatce, gdzie to będziemy oczywiście kontynuować kontrolę pojazdów, którzy chcą tutaj przekroczyć granicę. Mamy, dla przypomnienia, mamy pandemię. A co za tym idzie, muszą się tutaj szczepić na Novida 78 i musi to być minimum 14 dni wcześniej, przed przyjazdem. Tak sobie ta szczepionka zaczęła działać. Dzień dobry. Oddajcie wariusz komandieru. Sorry, pozwoliłem się sobie napić. Aha, zaś ta mućka. Tym razem Mac się nie wystraszy jej. Paryżu, meno gabryś was po własny sposób eti pandemii żywatko. A ja dur ali ać brachu wiosn, eti ni te was patlacie. Tak, tak. Stan wodkę ać niadlu, eti was madro wartny i zdrawlaczny. Czekaj, synu, bo ja nie pamiętam, co ja mam na sprzedaż. Gasić mi tu prądy. Zaciskamy pasa, oszczędności, te sprawy. On nie chciał kupić fajek? I flachy? Aby czasem? Synu, chciałeś coś kupić takiego? Dobra, i ty chcesz 5. Czekaj, zaraz ci przyniosę. Tak, radocha, radocha. Dobra, w końcu się tego pozbędę. Przepraszam. Przepraszam, pierw się wychodzi, a potem się wchodzi. Kultury nie nauczyli? Najpierw się wychodzi. Żebym ja się już na samym początku musiał denerwować. Coś tam zrobiło chrum, albo mi się wydawało. Dobra, sraj taśmy, mam taki zapas, chłopie, że możemy iść na kepsa bardzo ostrego i tak, żeby piek dwa razy. Wiadomo, że ostry keps zawsze piecze dwa razy. I nam na pewno tego papiera nie braknie. Dobrze, ty jedziesz do pracy, to jest ważne. N606, 4693, tu by się zgadzało. Tu by się zgadzało. Zafar Michor. Zważymy cię. Mieścisz się w normach. Irich, to by się zgadzało. QCG 4283JP. QCG 4283JP. Dobrze. Sprawdzimy sobie jeszcze, co tutaj. Dzień dobry. Żywotna i chrum też jest żywotna. Schabik będzie, widzę, robiony. Dobra, tu by się zgadzało. To jeszcze sobie tutaj tym przelecimy.
Nie masz tu nic? Nic żeś dla mnie nie przywiózł. Chłopie, po coś ty tam był? No wychodzi na to, że chłop jest czysty jak łza. Nawet ten jego gruz jest całkiem dobrym stanie technicznym. Ja się tu... Choćbym chciał, bardzo bym chciał. Nie mam się do czego dopieprzyć na razie. Dobra, no słuchaj chłopie, no. Nie chcę, ale nie mam wyjścia, no muszę cię wpuścić, no. Nie mam podstaw do odmowy. No, ciao. Ciao, Siciliano. Czekaj, zamknę ci te drzwi. Byłeś czysty, więc zamykam ci drzwi. Jak ktoś jest brudny, to rozkręcamy samochód do ostatniej śruby i już nie skręcamy. Zapraszam, maluszek. Perfekcyjna kontrola. Tu już widzę, masz kapcia, chłopie. Tak, kurwa, łopatą to na pewno sobie go poszczelę. Ty! Nie, czekajcie, bo chcę go zabrać ze sobą. Chodź. Siadaj! Bo nam spierdoli. Wyjmuj pukawkę i nadupcaj do nich, a nie. No. Ty, jak się wyjebał na tym fotelu? Co cię posrało? Chłopie. Ty nie jedziesz na wakacje. Zrobiłbyś coś. Zatwardzenia dostaniesz. Stój! Co proszę? Wyście widzieli, co on mi mówił? Proszę przestać! Dobra, teraz gadaj lepiej, co tam masz. Ona... dobra, no to w ogóle mam coś przy sobie, tak żeby go tutaj przeczepać? No spróbujemy, nie? Skoro zdupcał, to miał powód. Albo mu się w papierkach coś nie zgadzało. Ale... o, coś jest. Dzień dobry. Ja nie wiem, dość, że chłop przewozi kontrabandę. To jeszcze ucieka i myśli, że co, że ja go nie rybanie? A ty po coś tu wlazł? O, dzień dobry. Ty chłopie, ty nie wsiadaj do tego malucha, tylko wychodzimy stąd. Ile ja mam tej kontrabandy? No, nawet. Na paliwo nam się zwróci. Siemanko. Pusto. No to już chyba... O. Dobra, dzięki. To już chyba nigdzie za bardzo schować tego nie mógł.
Dobra. Gdzie my w ogóle jesteśmy? No, mamy Vlada. No na razie u niego za bardzo chyba nie mam co kupować. Okej. Chodź tam, mój madry napadnie! Strzeluj! Tak, na pewno, jak będziesz se tu siedział i mówił, o, przestańcie strzelać, proszę, błagam. To na pewno przestaną nadupcać w nas, na pewno. Nie patrz się tak na mnie, coś kuźwa zobaczył. Dobrze, tamtego nam nie zaciukali. O, kij z tobą. Ale za tamtego kasiory nie dostaniemy. No, co się na mnie kuźwa patrzysz? Już się nie patrzy, całe szczęście. Kto ci dał prawo do jazdy? Kurde, jak ja żałuję, że ja tu nie mogę ich zatrzymać do kontroli drogowej. Co to miało być w ogóle? Dobra. I lepiej zejdź mi z oczu. Do więzienia, zapraszam. Nie wiem, rób se już... Мембіні мено арбачне денає, ачкарі капка. Они гавріть мено мамри паста, ач живатка кавльо. Зато а я не можності тако. Собой ілі опомскаю каліна. Едвач ана живатка. А да ено пся, ач поліцкая скола. Єво м'яно старшина Гаврилов. Малаший туру опока, ач ено бронєзі робоце едуро. А за то аз можна дробні. Угу. Добра. Веж мі то хлопі направ. Адаман. Kontrabanda do magazynu. Ty, ja tu jeszcze mam flaszki. Halo. O. Tak dam, żebym to miał na widoku. Dobra, już. Nie musisz już za mną łazić. Dziękuję za pomoc, chociaż się w sumie nie przydałeś, no ale dobra. Niech ci będzie. Siemanko. Tak, Sarashta. 1290. Dobra. Okej. Okay. Ryj tak samo krzywy jak na zdjęciu. Frankar. No i już się imię nazwisko nie zgadza, bardzo mi się to podoba. Oś 21 UY 874P. Tu jest ważne, tu jest nieważne, data ważności się nie zgadza. Zdjęcie by się byłoby. Ten się na grypę szczepił, regulacje wjazdowe. Więcej tego jeszcze masz? Typ pojazdu by się zgadzał. QSO albo 0147-1FA. 1471FA. Dobra. Pokaż kotku, co masz w środku. Bo może ja się tu w ogóle niepotrzebnie staram, wypełniam te papiery.
A coś tu znajdę dla się. I wtedy całe moje wypełnianie papierów szlak trafi. Dobra, tu chyba nic nie masz. Naprawdę nic żeś mi nie przywiózł. Tak narzekałem, że w tym Akaristanie taka lipa, Lipton Ice Tea normalnie. A z zagranicy mało kto coś przywozi. No nic żeś nie przywiózł. Wiesz co? Słuchaj, to ja ci teraz dam szansę, żebyś się nawrócił. Słuchaj, robimy tak. Wracasz tam, skąd przyjechałeś i musisz mi coś przywieźć. Jakieś prezenty. Ataju, siem rachowy. No, ja mam nadzieję, że następnym razem coś mi przywieziesz. Czekam. Do zobaczenia za miesiąc. Chodź, siul, a ty coś tu nas woził? Swego dajnara. Propsza rado. Czem budę to poriadka. Odliksu. A skąd żeś ty to wytrzas? Z daru dla powodzian? Znaczy... A może on jedzie pomóc powodzianom? Dobra, nie wiem, nie wnikam. Co ty chcesz? Sraj taśmę za 17 i fajki. O, ale tu widzę, chłopie, inflacja. O. 3 tam były chyba, nie? Dobra, no ja tu przy pandemii będę handlował papierem toaletowym na... No niestety pensja moja jest na tyle niska, że muszę se tu jakoś kuźwa radzić. Dobra. Radocha, tak, już to wiemy. Ceychun Kamalow. Ceychun Kamalow. Kamalow ce... Co, ja sobie to posprawdzam, bo on ma jakieś podejrzane te nazwiska. Tutaj nie upłynęły 2 tygodnie. Cyk. Oj, panie, jak ja się cieszę. Jak ja się cieszę. To jest naprawdę dla mnie radocha. Oj, nieważne. No, jasne. Data ważności, cyk. 0A50 GV2C. Tu akurat by się zgadzało. Sina 2450. I jesteśmy przeciążeni. Takżem czuł, bo żeś tu kuźwa tego nawoził tyle, że B, Y, E 3209WH 3209WH, dobrze. Pokazuj, co tam jest. Powiedz, gdzie masz coś dla mnie, żebym nie musiał szukać, no. Nie bawmy się w ciuciu babkę, no przecież i tak to znajdę. No tyle masz tych ładunków, że nie wierzę, że nic tam nie spakowałeś. Okej. Dobra, no tyle tego masz i nic dla mnie? Powiedz, gdzie jest. Co te worki jakieś takie? O różnych wymiarach. No. No wygląda na to, że chłop jest czysty, chyba że w srocu coś schował. Nie. Skrzynia serów 2. Worki z nawozem 8. Toaleta 1, kuchenka 1, materiał łatwopalny 2.
czyli list przewozowy się również nie zgadza. A morda się zgadza, bo nie patrzyłem. Tak. Który uśmiech założy to zdjęcia. Dobrze, Trzepigruszko, weź mu to oddaj. Natomiast mam wielką radochę, że spotkamy się tu pewnie jeszcze niedługo. Nie będę ci dawał żadnego dolara, to w ogóle nie tak powinno działać. To ty mi powinieneś dać dolara, a nie ja tobie. A, jeszcze ci silnik zamknę. No jedź, jedź. Uszami rusz i znikaj już. Chodź, siul, a ty co? To samo? Więcej tego nie miałeś? A coś chyba zgubiłeś. Tak mi się coś wydaje. O, już się fotka nie zgadza. Bardzo mi się to już podoba. Na dzień dobry. Ha! Jesteśmy przeładowani. Uwaga. Oj tak, ja, wiesz co? Lubię takich klientów, naprawdę. Tamir Salem. Szczepiony, Tamir Salem. 0U8QBWY0. 15 styczeń. Uuu, jesteśmy nieważni. Dobrze, co się jeszcze nie zgadza? Dobra, no to co? To może byśmy ci ten list przewozowy zaraz jeszcze. Nie ta mala, tylko... A ja nie wiem, czy ja mam ammo. Ile mam ammo? No nie wiem, czy to mi wystarczy. Dobrze. Ładnie tam nadupcamy, panowie. Nie dajmy wrogowi podejść za blisko. Oni by sobie poradzili bez muła. Ty narzucał granatem. Czemu ten granat w rękach nie wybuchł? Bo chyba zdążył rzucić. Skurczy kozet. Ja nawet nie widzę, kiedy oni tymi granatami rzucają. Wiecie co, chłopaki? Musimy tu posprzątać te wszystkie cegły. Bo dlaczego mamy im ułatwiać tutaj, żeby oni mieli się gdzie chować? Tamtego sroca też zlikwidujemy, przeniesiemy w inne miejsce. Maszynu?
Panowie, nadupcajmy. Już ich dużo nie zostało. A mi się kończy ammo. No 6 ich tylko zostało, panowie. Co lisz to jego? Ja ci dam lisz to jego. Który to? Taki mądry tam. Do widzenia. Lisz to jego będzie. Komisar Radobudru. Tak, tak, komisar na pewno będzie zadowolony, no. Panowie, dobra robota. Chociaż było grubo, bo w pewnym momencie po prostu najzwyczajniej w świecie no, kończyło mi się ammo, no co ja tu będę dużo mówił. Dawaj, kasiorę. Ten ma kurwa gałąź. Po co mi gałąź? Weź to wydupc. Podsiór mi gałąź. Proszę, wódka. O, takie coś to mogę zbierać, nie? Jakąś kuźwa gałąź. Z czego wyście nadopcali, że nikt z was nie ma przy sobie... nikt z was nie ma przy sobie... ammo. Dobra. Was tą łopatą. Szału zaraz zostanę. To do magazynu, to do magazynu. Zaraz tu zrobię porządek. Jeszcze może coś z nich pozbieram, zanim znikną. Czy już znikli? Jest kasiorka. Tu jest ammo. Gałąź. Nóż kuchenny. Dobra, to mi się przyda do kontrabandy. Gratis to jest uczciwa cena. Ammo do strzelby. No strzelby akurat nie planuję kupować. O, dziękuję. Ty co masz? Dobrze, oni już tak wszyscy nie znikają od razu. Dobra, chyba wszyscy. Okej, no to jeszcze troszeczkę tego z nich pozbierałem, przepraszam, tu służbowo. Dobra, ja bym sobie może wziął jednak więcej ammo do pistoletu maszynowego. W ogóle bym sobie wziął ammo do pistoletu maszynowego. No bo nie mam. Do strzelby to mi niepotrzebne. Dobra. No i byłoby. A ja znajać się to szmyglista baduli. O, a... Meno, braćta, tropsaja, no, mamy komplet. To co, pojedziemy z więźniami. Chodźcie. Na pewno się ucieszą w obozie pracy. A pojedzie ze mną Trzepik Różków. A nie, jednak nie. Dobra, to teraz może ty pojedziesz ze mną? Tylko... O, tu jesteś. Chodź. Oda jest. Jedziemy. Kontrabandy nie będę wywozić, bo mam jej mało. A miejsca w magazynie jeszcze sporo. Chodź, chłopie. No wsiadaj, co się patrzysz?
Okej. No, właśnie miałem mówić, że jeszcze jakbyś drzwi zamknął, to by było super. Nie, żona cię nie zabije, bo będziesz w obozie pracy. Tam cię wykończą. Także nie, żoną się nie musisz przejmować. Spokojnie. Rząd cię nic ci nie zrobi. Bardzo ładnie mi tu zjeżdżają z drogi. Podoba mi się to. No i gdzie ten kamieniołom? Okej, jesteśmy. Dzień dobry. Cześć, świeża dostawa. No ja wiem, wiem. Siadaj. Myślałem, że możemy pogadać albo coś, ale nie. Zamykaj te drzwi, chłopie. Ostrożnej, was szajać! Zamknij się. Albo zaraz siądziesz za kółkę i będziesz sam jechał. Nie, bo tylko ja mam tu prawo jazdy, więc dlatego ja muszę zawsze prowadzić, bo oni nie mają prawa jazdy. Paciuloki. Chipsów nie wpieprzają, to nie mają prawa jazdy. Jakby jedli, to już by je gdzieś tam znaleźli, myślę, nie? A tak go postraszymy, a co? Troszeczkę jak im ciśnienie poprawimy, to na pewno im nie zaszkodzi. Oj, chłopie, chłopie. Kiedy ty w końcu dorośniesz? Dobra, teraz byśmy tu jakieś inwestycje poczynili, nie? Bo mamy prawie 6 tysięcy. No to by wypadało. Żeby nam tu powybijali, dajcie spokój. Dobra, słuchajcie, robimy tak, budynki. Powiększymy więzienie. Ulepszymy sobie kwaterę. A potem taka chatka będzie. Personel. Dobra, tych tutaj poulepszamy, dozbroimy. Dobra, wszystkich.
I ulepszymy sobie jednak jeszcze naszą kwaterę. Aha, tego już się nie da bardziej ulepszyć, dobra. Ulepszymy sobie naszą kwaterę na kolejny poziom, bo to już znamy, było to już w... Miałem ją na tym poziomie już poprzednio, a na tym jeszcze nie. Więc sobie ulepszymy naszą kwaterkę. Dobra, także poczyniliśmy tutaj pewnych inwestycji. A, potem już będziemy mieli w ogóle taki domek. Fajnie. Dobra. Zobaczmy, jak tam nasza chałupa. Gacie wiszą. Skrzynka elektryczna jest. Tu jakieś okienko malutkie. Jakieś takie większe. Patrzcie, kaloryfer nawet jest. Kawa jest. Czego więcej do szczęścia potrzeba? O! Jeszcze dostałem w zęby drzwiami. Jezus Maria, ale czemu tu jest to w cwiety? Czwarty maj. Ty, no nie gadaj, że tu się data zgadza. Ja pitole. No ma klimacik ta chatka, ma. I co, jak pójdę spać, wstanę rano, to tu będzie 5 maj na kalendarzu? Piąty. Eto kontrolu, a rozmiar rynkownia. Nasze wypartija, turo nuboczka rozdrób. Dobra, coś się tu podziało zaś. Konflikt na południu. Trwające od lat napięcia zbrojne między Kagasanem a Albakara ostatecznie doprowadziły do zamknięcia granicy między krajami oraz zerwania wszelkich kontaktów dyplomatycznych. W efekcie tego sporu nasz kraj stał się nowym celem eksportu dla południowych sąsiadów. W trosce o dobro narodowej gospodarki rząd wprowadza ograniczenia w transporcie towarów z zagranicy. Koniec pandemii, dzięki sprawnym działaniom naszego rządu, kryzys epidemiczny w kraju został opanowany. W związku z małą liczbą nowych zakażeń, obowiązek szczepień zostaje zniesiony. Decyzją partii w celu ochrony narodowej gospodarki transport towarów z krajów południowych zostaje czasowo ograniczony. Maksymalna ilość towarów z danej kategorii żywność 6, AGD 3, chemikalia 4 i mamy świeżutką dostawę przemytników. Dobrze, co nam tu zostaje? List przewozowy, kontrola techniczna i karta pojazdu. Zapraszam. I jeszcze patrzcie, miałem 6000, jeszcze mi zostało 850. Dobra, dzień dobry panu. Atajcie. Ilie od Sabik Sarashta? Tak, tak. To spatne kaganki. One harać nas, każemy fundro olju. A ci istu krainka. My ni madre turo krainka. Nuruddin Amir. Nuruddin Amir. Nuruddin Amir. Amiri. Amiri, dobra. 2Y9V BH72. O, tutaj byłoby 6230. Jesteśmy przeładowani, proszę pana. No i co teraz? Dobra, ja sobie to wyjmę. No, teoretycznie swój też czas marnuję, bo mógłbym cię od razu zawrócić i miałbym spokój. Dobra, tu wychodzi, że jest czysty. Tu mamy kapcia. Tu mamy kapcia.
AGG-2067. Ej! I tu mamy jeszcze przebite światełko. Nic nie masz dla mnie. Morda. Dobra. Oddamy ci co twoje. To oczywiście trzepi gruszko. Nam to ładnie odda. A pana poprosimy o zawijanie się nazad. Chociaż czekaj, jeszcze sprawdzę tylko. Emikalia sztuk 4, czyli teoretycznie mógłbyś wjechać. Ale i tak nie wjedziesz, bo jesteś przeładowany. Jeszcze sobie sprawdzę, czy aby na pewno. Tak. Także dziękuję panu bardzo za obecność, aktywność i zapraszam z powrotem. Baraż to oszipka! Cipki, tam za zakrętem zaraz jest burdel. Zapraszam. Zauważyliście, że tu w ogóle nie ma kobiet w tej grze? Tak teraz mnie dopiero tknęło, przecież tu nie ma żadnych kobiet. Gdzie się podziały te wszystkie kobiety? Ale nie zadawaj mi takich durnych pytań, tylko weź wysiadaj, nie denerwuj biednego mnie. Wyglądasz kuźwa jak Hitler. Dobra, takie jakieś podejrzane imiona, to ja sobie będę jednak tym sprawdzać, bo... Dobra, masz gruza, gruzduk, mieścisz się. X946, Y148, tu by było w normie. Chemikalia sztuk 4, AGD sztuk 3, czyli byśmy się mieścili w normach. Pod warunkiem, że nam nie ściemniasz. O, dzień dobry. O! Arać liczno aróż zamać temu. Bagrać karisza otrala ać. 600? No daj. Alarać lo. Papa. Mam nadzieję, że żaden nie widział. Wszystko było w porządku. Nie wiem, ile on tej kontrabandy miał. A ja liż to nie dbać. Epi trzas. Dobra, tam jak dawał 610, mogę zaryzykować. Jakby mi dawał kuźwa jakieś grosze, to nawet byśmy nie rozmawiali. Proszę rado, czym będę to poriadka? Po wratku grejdomny azar, etika gastam tengo dur. A da czas, my madro stanowka i to. Ad maestio nie ta. Dobrze. Interesuje mnie to twoja, bardzo wzruszyła mnie twoja historia. A teraz przejdźmy do tego, że jesteś przeładowany. Że jesteś przeładowany. Tu ci się oba dokumenty kończą. Czy to jest Azar V? Chyba tak. TRY2838VP. Tu mamy przebite światełko. W ogóle nie mamy lusterka. Tu
Tu masz kapcia jeszcze tam widzę, ale to zaraz najpierw sobie obejdziemy z tej strony. TRY28 czy 8VP. Dobra, tu mamy nawet dwa kapcie, proszę bardzo. Dziękuję. Czy ty coś dla mnie przywiozłeś? Proszę, opowiedz, że tak. No, 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 proszę, proszę. Proszę, proszę. To ja już nic więcej tu w papierach nie szukam. Tylko zaczynam zabawę. A teraz proszę się przyglądnąć, jak się to robi w karikaturze. To nie tu? Oj, przepraszam. Przepraszam, to nie tu było, to tu było. Teraz muszę sobie te 120 odkuć. Ty. A ty gdzie? No nie żyje, w dupie mam, że nie żyje. Ale nie będę go ścigać. I na co ci to było? Weź te drzwi. Pociągnij. Weź siadaj, kuźwa dziadu. Gdzież mi tu kuźwa uciekał. Oj, mam nadzieję, że masz tego tutaj na tyle, żeby mi się to w ogóle opłacało. Dobra, tu na razie słabo w tym samochodzie, ale jeszcze cała nadzieja w tamtych towarach. A nie umieszkam ich tu oczywiście wszystkich sprawdzić. Dobra. To się kierą? Dobra, tak się kierą. To się kierą. Ser. Tylko tyle? Łe, to szkoda mojego ammo było. Dajcie spokój. Dobra, weź tu ogarnij ten syf. Przedni grill. Mało miał tej kontroli. Dobra, proszę wjechać i się przygotować do kontroli. A spróbuj mi uciec. Synu. Mam nadzieję, że widziałeś, co się dzieje na przykładzie poprzedniego samochodu. Co się dzieje z przyjezdnymi, którzy próbują tutaj coś kombinować. No i nie będziesz już kombinował. No. Jak coś masz, to lepiej powiedz od razu, bo szkoda mojego czasu. Nie będziemy się tu w jakieś podchody bawić. Dobra. Beczka wina. A tu widzę, że się nie mieścimy w normach. Już na dzień dobry. Dobra, to zanim sobie będę sprawdzał papiery, żeby nie marnować mojego czasu, to sprawdzimy, czy jakiejś kontrabandy nie ma. Bo po co mam papiery wypełniać, skoro i tak go zatrzymamy? Być może. Kurde, tylko jak na złość... Jak na złość nic tu nie widzę. Nie madre do sprawideli, czy to brusku. I tak masz tego za dużo, to i tak nie wiedziesz, tylko muszę wiedzieć po prostu, czy mam się starać, czy nie muszę się starać. Jaki chłop. Chyba jednak będzie chciał, żebym się postarał.
kuźwa, no nic nie ma. Nic mi nie przywiózł. Co za chłop. Dobra. Beczka wina 3, worek ziemniaków 3. Banany 2 i cement 8. Dobrze, pan i tak nie wiedzie. Dobra, to teraz niestety będę musiał jednak te papiery posprawdzać. Tilak HDA, Tilak HDA, Tilak HDA, Tilak HDA. 1P92 YZ2D. Chłopie, jak będziesz mnie poganiał, to będzie to trwać dłużej. Także proszę nie denerwować biednego mnie nawet. Dobra, w papierach by ci się zgadzało, ale i tak nie wiedziesz. 6404CV. Dobra. Zamykamy, zamykamy. Nie jaraj kiepa, tylko weźmy to oddaj. Weź mu to oddaj i teraz, synu, regulacje wjazdowe, comeback. Nie tap. Chodź, już zakrzyczyłem się kawą. Nie kombinuj. O, widzicie? Drugie podejście. Tylko chyba ostatnio miał... Coś tak... Dzisiaj jakoś mniej mówi. Powiedz mi, co ty tam masz? Dobra, tu też widzę, jest przekroczona żywność, przekroczone chemikalia. To ja sobie zacznę od końca, czyli od sprawdzenia, czy nie masz kontrabandy. Ejże, powiedz, że masz coś dla mnie, no. Kurcza. Może bym nie musiał tego sprawdzać. Chyba będę musiał niestety. Ja nie wiem, zamiast od razu powiedzieć, ty słuchaj gościu, mam kontrabandę tu i tu, troszeczkę dla ciebie, troszeczkę dla mnie, weź mnie puść, no to wtedy byłaby inna gadka. A tak, jak oni się kuźwa chowają, ja muszę tego szukać. Teraz przyjąłem inną strategię, to oczywiście oni nic nie mają. Dobra, no to WOP 8178GX. A ciekawe, jakbym teraz zważył 3480. 3480. A, czyli jednak jest różnica. Dobrze. Podoba mi się to. Hakim Kilik, Hakim Kilik. Pięknie. Y121. A, tak, 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 tak mi mów. Dobra, tu się nie zgadza. Aha, no oczywiście regulacje wjazdowe. Tu by się zgadzało, typ pojazdu by się zgadzał, list przewozowy. Mydło 2, były 2, radioaktywne 1, sól sztuk 4, jak betoniarz, bananów 3, tu jest 2 i worek z nawozem 1, czyli list przewozowy się nam nie zgadza. Dobrze, to jeszcze stan techniczny. Akurat stan techniczny chyba był w porządku. Tak. Stan techniczny igła, ale pan wracasz. Przeczytaj sobie w raporcie, nie chcę mi się nawet tłumaczyć. Wszystko mówiłem na bieżąco, a ten tamala, tamala, tamala.
Nie Kamala Harris, tylko wracaj. Dobra, tu nam jeden już. Chłopie, wejrzę, bo cię rozjadą. Będzie tak jak ostatnio, jak tego idiotę rozjechali. Co? Typ pojazdu się nie zgadzał? No jak, regulacje wjazdowe nie zaznaczyłem? Abra. Może byśmy tę kontrabandę wywieźli? Nie, no dobra, na razie jeszcze miejsce jest. Co oni tu kuźwa Chopina namalowali? Pewnie. Ty, nie śpi. Chłopie, ty tu cały czas siedzisz 24/7. A oni se tu malują jakieś... Fuck police. Hejt, hejt, hejt. Jasny gwint, jaki sroc. A jak oni spuszczają wodę w tym kiblu? Przecież tu nie ma żadnej spłuczki. Czemu to są dwa krany? What? Dwa krany? Osobno do zimnej, osobno do... Ja pierdzielę. Serio? Jedna szczoteczka do mycia zębów na pięciu chłopa. Potencjalnych pięciu chłopa. Świetnie. Dobra. Idziemy w Nynu. Towarzyszu, na przodu jest się proszę się nie krępować. Dobrze. Dzień dobry panu. Proszę dokumenty do kontroli. Z przyzwyczajenia miałem powiedzieć proszę bilety do kontroli. Ja pierdziel. Już zboczenie zawodowe. Dobra, żywności masz za dużo. Więc wiecie od czego zaczynam. Od końca. Masz coś? Żółty, brak zderzaka i zit. Tu się nam nie zgadza. Nie wiem, tyle tych paczek tam ma. I żeby nic dla mnie nie przywieźć. Nic dla mnie biednego. Ja tu pracuję za najniższą krajową. Ku chwale Akaristanu. A oni mi nawet prezentu nie potrafią przywieźć za granicę. Przesuń się. Nie no, ja w to po prostu nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Jak wypełniam papiery pierw, to oni kontrabandę przywożą. Ada? Ad Maduro. A jak zaczynam od sprawdzenia kontrabandy, czy jest kontrabanda, to oni jak na złość oczywiście mają nic.
Dobrze, to teraz posprawdzamy sobie papiery. Dobra, dobra, tak mi sprawdź, bo tu masz jakieś podejrzane te imiona tutaj. Dobra. Tu by nam się termin zgadzał, 1S82 04 L4 L4. Dobrze. Azar V, uwaga, to by się zgadzało. Czyli co? Papiery są czyste, poza regulacjami wjazdowymi. Bo żywności możesz mieć sztuk 6. A masz 10. BMK 11680R. Stan techniczny igła. Kurde, prawie mu dałem, że jest zatwierdzony. Wracaj. Nie tak. Właśnie, że tak. Nie pyskuj. Bo jak wyjmę karabina, to się skończy z tobą, dzień dziecka. Widzicie to? Krowa jest nieżywotna. Widzę, że coś przywiozłeś dla mnie chyba. Żółty. Samochód żółty, nie? Dobra, wiesz co, ja nawet w te twoje papiery zaglądać nie będę. Nie będziemy się tutaj szczypać. Zaraz się dowiesz, co robię. Siemanko. Ile ty tutaj masz? 650? Kurwa. Nie wiem, ile ty tego masz. Nie wiem, ile tutaj kontrabandy masz, a wiesz co? A dozbierałbym sobie. Dozbierałbym sobie i wywiózł ją po prostu już. Co robię? Kontrolę samochodu. Jak mnie zaraz nie przestaniesz wpieniać, to zaobrączkujemy cię trochę szybciej. No, ma trochę tej kontrabandy, więc w tym przypadku chyba mi się go nie opłacało przepuścić. Daj mi to. Dawaj tu, rób tą dziurwę. Dobra. Daj, że się chłopie zamknij i nie denerwuj biednego mnie. Czy tam coś jest? Nie widzę. Daj, że się chłopie zamknij. Dzień dobry. Tu jeszcze. O, kuźwa, siekiera poszła się dupić. Nie ma nic. Zamknij się, bo jak ci dupnę tą siekierką. Krówko, wysiadamy. Czemu sztuk jeden? Co? W takiej wielkiej krowie tylko jedne? Nie no. Słuchaj. Zapraszamy w nasze skromne progi. Czy ja za tą kontrabandę i za niego dostanę więcej niż 650? Chyba jednak nie.
Za niego dostanę 200. A za kontrabandę? Nie wiem. No na pewno nie dostanę 400 za te parę pakunek, które miał. No ale dobra, no nie mogę tak często znowu przyjmować tych łapówek. Bo mnie tu faktycznie kiedyś dziabną. Znowu, tak jak kiedyś. Dupcą mi karę. I wiecie. Jeszcze gdzieś było? Zagłówek w siedzeniu kierowcy. No, wydawało mi się, że akurat fotele całe rozdupcyłem, no ale najwidoczniej nie. Zapraszamy w nasze skromne progi. Proszę powiedzieć, co pan ma i gdzie. No i to mi się podoba. Od razu przyjeżdża, dokumenty daje. Ja żywat kolej no wiosny i handlu. Partia nas traboj. Tak, że nie nuboczka rozdruki, my zataliczli, a da robotce. Dobrze, robotce. Aleksandr Siergiejew. Dobra, to tak sobie sprawdzimy, bo masz długie te imię i nazwisko. Sprawdzimy sobie twoją masę. Dobra, no tu w limitach by się mieścił. 7YM2 540 F. 24 maj, 13 maj. Tu jest git. Azar V to by się zgadzało. Dobra, no to co? Tu na pewno była wybita szyba. MYR9922O. Czy tu też jest wybita szyba? Nie. Dobrze, dobrze. Wiesz co? Co ci się podziało? Wierzę się, chłopie. Wierzę się, chłopie, ogarnij. Co ty tak jakoś te ręce dziwnie wykręcasz? Nie wiem. Dobra, zwróć mu to. Dobra, no gdyby nie to, że jesteś przeładowany, to byśmy pojechali dalej. A tak, trzeba było nie wpieprzać tyle kuźwa hamburgerów. To mala. No, przez hamburgery, przed chwilą powiedziałem. Brak lusterek. Dobra, nie zauważyłem. Proszę bardzo. Oj, przepraszam, że witam pana siekierą od razu. Ale może mi się przydać, co? Czy nie?
4. Ale żeście se imiona wybrali. CKE 6744WX. Nic tu nie masz dla mnie. Lusterka nie ma. Dobra, synu. Naprawdę nic dla mnie nie masz? Weź, że się chłopie ogarni. Ja pierdzielę, to taka tajemnica, powiedzieć gdzie ma ukryte. Ja nie wiem. Jak coś komuś przywożę, to mu mówię, słuchaj, masz tu ode mnie, proszę bardzo, siemano. A tu jakieś tajemnice wielkie z tego robią. Co, ja nic na ciebie nie mam? Żadnych haków? Ja na pewno dobrze sprawdziłem te papiery? Jakoś tak się dziwnie czuję, jak ich przepuszczam. Nic na nich nie mam, ale... Ty, no ja nie chcę, ale ja muszę cię przepuścić, no. Chociaż nie chcę. Ale nic na ciebie nie znalazłem. Czekaj, bo papież dzwoni, nie mam czasu teraz. Znaczy zaraz, dobra. Niech on pojedzie, zobaczymy jaki będzie wynik i zaraz sobie z tą kobitą pogadamy. To jest jedyna kobita w tej grze, która tylko z głosu ją słychać, bo jej nie widać. Wybita szyba. Dobra. Dzień dobry. Warishu, my dobracie informacje, to drańska bitka ili mała się kidnać. Ać laso pilnikowna ja. Komisar, weź to was, jak to nie za. Dobra, słuchaj. Aha, nie mogę go na takie misje zabrać. Dobrze. Ja nie mam nic przy sobie. Wiecie co? Ja może bym sobie wziął więcej ammo. Ammo. Nie mam? Dobra, no to chociaż do pistoletu. Do karabinu, a ja nie mam karabinu. Shit. Dobra, to będziemy tym gówniakiem nadupcać najwyżej. Tylko wezmę sobie może więcej ammo. Dobra. Mógłbym sobie w sumie karabin kupić. Ale na razie w sumie ta broń, którą mam, mi do tej pory w zupełności wystarczała. Do tartaku jedziemy. Dobra, jedziemy na interwencję. Warishu, my arać nowoczkę drobiny, je to kinać. No to dawaj. Henomiano Gregory Belov, naszewy zatajnik ili oberankowa brać. Kurka, niewoziwatka jest o wasze ruczko. Dobra, tak mam się pospieszyć, to załączę tam syrenę jednak. Dzień dobry państwu. Siemanko. Około godziny amu, to mała się przerwa tutaj jest.
postanowka, edu laso, ecz veczta adruminitka. Hno liż to, że to samowy. Każdy hno wychodzi, objawistu eto krny zawet, acz trej maskowniki, ili atala. Baduli madre powar. Maskowniki. Kiedy hno umdlak, oni pożuczli jego acz lugaznictwo, ili szajać poludnik. Okej. Rozumiem tego Malana? Aha, portfel. Mógł sobie kuźwa płynu do spryskiwaczy jeszcze dolać. Jaki chłop. Zapytaj kierownika Kozlowa. Słuchaj, gdzie jest Kozłów? O, Dimitri, Dimitri. Probatny chno problema zadol. Jest o robocy i ta jedać wiesenka. Eto arać problemu okraśną. A gdzie jest Kozłów? Kozłów? Ada? Dałbyś kiepa zajarać. Kozłów? Nie. Przepraszam, czy ktoś widział Jolkę? Chciałem cukru pożyczyć. O, Kozłów? Kozłów. Siemka. To głupo kończysz. A ja pa zmyślać fundra, mieczku, drogaszy. Robotsa, ać lasu pilnikownaja. To trudno. Tak. Familia, ać traboj. Neno fundro ilio pisutni. A ty chcesz, żeby twoja familia cię w więzieniu odwiedzała? Tu mamy wsie. Jestem coraz bliżej poznania prawdy. Muszę sprawdzić jeszcze pozostałe tropy. Po rozmowie ze sprzedawcą narzędzi, przeszukać magazyn w zajeździe pod pijanym misiem, przepytać pracowników tartaku, zbadać ruiny w okolicy kamieniołomu. Czyli tak, przepytać pracowników tartaku i rozumiem, że będziemy jechać do ruin. Oczywiście. A tam z tego co pamiętam w tych ruinach było grubo, a ja nie mam ammo. Ale będziemy przejrzeć obok sklepu Vlada. To ja sobie tam podjadę i zrobimy zakupy. Jedziemy. Dobra, słuchaj chłopie, potrzebuję ammo. Sztuk 10. I podchwyć te ze dwa granaty. Dobra, powinno stychnąć. Do końca i w lewo. Spadaj mi kuźwa tym ilichem 57. I w lewo. Dobra, podjedziemy tam po cichu.
Pochwyć ta granata. Coś tam mówił? Masz szczęście, żeś się ugryzł w język. KGB. Chodź, siu. A kto tu nadupcał tym granatem? Patrz ta granata! Nie będę lizać jego. Kurwa. Patrzcie, z takiej odległości se idiota trafić nie potrafi. Tu jestem. Następny kurwa agent. Do widzenia. Nie będę brać ammo do strzelby. Kurwa, wychylże się. Do widzenia. O, do pistoletu bardzo chętnie. A ty? Kasiorka też bardzo chętnie. Do strzelby to mi niepotrzebne. Nie ma akt KGB? Nie ma. Szkoda. Wszyscy mają ammo do strzelby, a nikt ze strzelby nie strzela. Bynajmniej. Siemanko, Kasiorka, bardzo chętnie. Dobra, do karabinu to jeszcze mi się może przydać. Wąż. Akta KGB, proszę bardzo. List obrankowa, Siergiej. Odkryliśmy, że jeden z naszych jest podwójnym agentem. Przez niego Iwan trafił wczoraj do obozu pracy. Bądź czujny, policja depcze nam po piętach. Boris. Do obozu pracy? A do tego idioty. Pewnie mam jechać. A ty, co masz? A, nóż kuchenny też się może przydać.
Tak się tu trochę jeszcze rozejrzę. Tego wykopać. Szkoda. Szkoda. W sumie to, co się dało wykopać tutaj, to już chyba wykopałem. Okej, ciśniemy. Otwierajcie te bramy, bo nie mam czasu. Tym razem ja tu służbowo. A zaparkuję na środku, kto mi zabroni? Siemanko. Czy trafił do was wczoraj ktoś z gangu Barankowa? Was prabotny, eto Iwan. Heno maczko trzasta jest, eto biju i na to zaklutnika. Was fundra, heno ać di jura, et otratki. Jebo łysa ili rudna braćka. Eto heno dobra, damy radę. Łysy z rudą brodą. Czyli podwójnie przekichane. Dość, że rudy, to jeszcze łysy. Znaczy, no co prawda rudo ma tylko brodę. Ale skoro ma rudą brodę, to znaczy, że no był rudy. A teraz jest łysy. Dlatego nigdy nie wolno ufać łysym i rudym. Bo łysy mógł być rudy. A rudy wiadomo. Iwan, siemanko. Twoi ludzie porwali naszego agenta. Gadaj, gdzie mogli go zabrać. Dobra. Co? No z tego co pamiętam, to trzeba było go chyba uderzyć. I co teraz? Punkt kontrolny. Ale jaja. Serio? Jedno dźgnięcie nożem i chłop poszedł? A ciekawe, gdzie był punkt kontrolny. Dobra, no całe szczęście niedaleko. Oni mi zabrali kasiorę? Minus 500 czy minus 600? Czy mi się wydawało? Ale mam nadzieję, że mi oddali. Dobra, wiem gdzie jest. Dobra, nie mam czasu. Kuźwa, dawaj. Policka bydlok, to pozmyślał, a ja gawryczniczko? Zbać turwa duraż. Gadaj, nie pierdol. Żebym nie musiał pociągnąć za spust. Ale jak mam go zmusić do gadania? Chciałem mu dupnąć nożem. Ha, wypolicka bydlok, to pozmyślał, a ja... Galać, meno! Zbać turwa duraż. No, powiesz coś? Wypolicka bydla. Galać, meno. Aha, a teraz nagle jak go dupłem nożem, to nic. Nie, spoko. Wypolicka bydlok, to pozbać turwa duraż. Dupnę ci tym nożem zaś. Galać, meno. Jeszcze? Obar, obar at mareliska maja. Padrodniki, ocna zabrać tu jedno. Nie szło tak od razu? Żebym biedny ja musiał cię zabić na śmierć jednym machnięciem noża, a teraz jak cię machnąłem dwoma machnięciami noża, to nagle żyjesz. I powiedzcie mi, wytłumaczcie mi to, czy byście się nie wkurzyli. No ja bym się wkurzył. I będę tu po całej mapie jeździć. Od cmentarza przez ruiny, po kurła, tartak. Bij mnie kapcie mojej mamy normalnie. Dobra, gonimy.
Otwieraj tę bramę, bo nie mam czasu. Gdzie jedziemy? W prawo, do końca, w prawo i zajedziemy. Kiedyś. Dobra, szybki łyk kawy, póki... Póki jeszcze spokojnie, w miarę. Właśnie mi się kawa skończyła, a wiecie co to oznacza? No, czas kończyć odcinek. No, zrobimy tę misję. Dokończymy dniówkę. Dobra, możemy też tędy jechać w sumie. Dokończymy dniówkę, bo tam chyba jeszcze czekają na mnie. Na przejściu granicznym. Może wywieziemy kontrabandę i będziemy kończyć. Bo nie pamiętam, ile tam tej kontrabandy mamy. Ale coś mi się kojarzy, że tam jest chyba pełny magazyn. Dobra. Idziemy. Dzień dobry. Ja wiem, może u proboszcza jest? Nie, proboszcz zamknięty. Może tam się teraz dzieje to, co w Dąbrowie Górniczej się działo. A ty kurwa. Marysiu, kajet! No siemano. Cześć Boże. O, ładnie sobie tu poradziłeś. No, no, no. Nie ma tu jakiś akt KGB? Nie wierzę, że nie ma. Coś musi być. Marysiu! Nic by nie dali? Czemu tego noża nie mogę podnieść? Czekaj, są sprawy ważne i ważniejsze. Nie ma akt KGB tutaj? Really? Really? Powiem szczerze, ciężko mi w to uwierzyć. Stawiam, że gdzieś się tu schowali. Może pod chłopem? Nie. Bo nawet nie mogę go pochwycić. Dobra. Co masz mi do powiedzenia? Marysiu! Patrz fundra, ać maja! Oberankowa brać ma torturo meno za to zdawił pochwycić ich aróżniki. A ja madro widjęty, to on zadro il krwawa fista. Poznajać mianos, besties, poznać wszem ich ta planiczko. Planiczko! Opucha, meno wstajać, to madre pomskają hospital. Przysięgam, oni mnie kiedyś wykończą. Wiesz co, synu, no w poprzedniej kampanii ci pomogłem, ale w tej kampanii cię tu po prostu zostawię. Nie tap! Wać was duro!
Wiedząc, że zebrane przez Belowa informacje mogą pokrzyżować plany rebeliantów, postanawiasz dobić konającego detektywa. Na podstawie przekazanych przez ciebie wskazówek policja prowadzi poszukiwania w lasach Karikatki. Okazuje się, że współpraca krwawej pięści z gangiem Oberankowa sięga głębiej niż można było przypuszczać. 1600. Dobra. Planiczka były zacne. No ale czas wrócić do pracy, rodacy. Do pracy następny i chyba ostatni na dziś. Proszę cię, powiedz, że masz coś dla mnie. Coś tam becy. Szolek. Atryś. Akrowrotaj. Oj, już mi się nie podoba ten twój ton. Kim ty jesteś, żebyś mi mówił, jak ja mam pracować? Co? Nie pomyliło ci się coś? Zaraz jak wezmę pałę, jak ci dupnę. Buschra Ali. Buschra Ali. 2450. Weź ucisz te swoje barany, czy co ty tam wiedziesz. TNST. 1Y89. Tu by się zgadzało. Sina, to się zgadza. Masa się zgadza. PCD0306RW. PCD0306RW. Nie wytrzymam zaraz. Przysięgam. Pójdę dupnę tę kozę. Czy co to tam wiedzie. Chłopie, ale weźże im tu otwórz. Przecież dołącz do ich do programu Tlen Plus. Siemanko. Jak ty ich nie dołączysz do programu Tlen Plus, to ja ich dołączę do programu Tlen Plus. Zamknij się. Dobra, no czysty jest. No nie będę przedłużał, no czysty jest. Nawet kuźwa stan technicznie jest dobry. Jedź, chłopie. Spadaj. A, ty mi teraz coś powiesz? A nie, bo cię nie wziąłem na akcję przecież. Zapomniałem. Dobra. Flacha. Kuźwa, ja 1500 razy będę z tym latać. Perfekcyjna kontrola. Dobra, bierzemy te kontrabandu. 1500 razy będę z tym biegać, no ale trudno, co zrobisz? A to teraz wezmę może tego. Chodź, chłopie. Proszę za mną chodzić. Wiecie co? Ja se wjadę tam. Krzani, jak on mi nie otworzy tego szlabanu, to ja se sam otworzę. Dziękuję. Ja nie będę tutaj biegać z tą kontrabandą, tylko podjedziemy sobie tutaj. O. Elegancko. Zaraz tu załadujemy. Jedziemy. A szlaban wstawię. Jak nie chcą otwierać, to będą kuźwa za każdym razem wstawiać. W sumie stać nas. To jest bogate przejście graniczne. Proszę bardzo. Cyk. Cyk. Proszę nie stać mi tu w drzwiach. Dobrze. Jedziemy. Wsiadaj.
To zamykaj te drzwi, a nie denerwuj biednego mnie. Teraz klimatyzacja. Co się tak głupio patrzysz? Kto ci kurwa dał prawo do jazdy? Kto? Za Oświęcim. Ła! Kurwa. Wysiadaj. Dzięki za pomoc. O, proszę bardzo. Kontrabandu jeszcze mamy. Bardzo dobrze. Akurat jadę w tym kierunku. Także kontrabandy nie zaszkodzi. Kurwa, oni mi tu trzy kapcie ma. No jo, mam trzy kapcie. Ja pierdyle. Jak ta Sina jeszcze jedzie? Jak ta Nyska biedna moja jedzie? Przewiew tu mamy taki, chłopie. O, dobra, ale jak mam kapcie, to bardziej się chyba ten samochód ślizga, tak mi się przynajmniej wydaje. No, ładuj się, ty głupia bramo. Dzień dobry. Ile mi za to dasz? 740. Dobra, już, wsiadaj chłopie, już, jedziemy. Wracamy. Jedziemy do domu. Ale gorzej się jedzie, jak są kapcie. Jak mam trzy kapcie, to wolniej się rozpędza zdecydowanie. Najbardziej tak jakby w poślizg padało. Czy droga hamowania jest dłuższa? Aleś chłopie przydupił, jak dzik w sosny. Poprawimy. Ja mogę. Służbowo. Słuchaj, majster. Jak niedostępne. Napraw, nie pitol. A ty się możesz już odmeldować. Czekaj, coś chcesz pogadać? Ta głupo gawryć, za to cmo informacyjać Kalina, a ja bo gawryć, nie małaszę. No wiesz co? I pomskaję wat eti widactwa kaj, atrem i lio analiczno. Kagdy szajadu, a cieno mestie, meno zamrad. Miezi gruzka ja pożogu, mamy już stać eti rudna lenta, każe Anna Getzwać maja. Ach, at marmurowi, a raczka, gdy eti pomskaj.
Jaki romantyk. Kurczę, ja nie wiedziałem, że tu z takimi ludźmi pracuję. To co, rozbudujemy sobie magazyn? I co mam z tą kasiorą robić? Dawaj, rozbudujemy sobie może ten magazyn. Co ja tu mogę jeszcze? Albo kwaterę. To by było spoczko. Na razie nie wiem, co z tym kasiorą robić, szczerze. Dobra, wiecie co? Dawaj to. Kurwa. W końcu jesteśmy prezesami tego burdelu. Zmieńmy jakieś normalne warunki. Magazyn za 1200. Dobra, w magazynie jest problem z miejscem, magazyn sobie lepsza. I tyle na razie. Bo trzeba zostawić trochę kasiory, jakby była potrzebna. 1100 i 5. A jeszcze nam teraz wejdą, wiecie, opłaty w nocy. Więc... no... przepraszam. Proszę, proszę, jaka chatka. No w końcu będę żył jak człowiek i nie ma tych pieprzonych tapet. Co to jest? Że tu? Powiedzcie mi, jak oni tutaj wchodzą, jak tutaj jest takie ogrodzenie? Jak oni tu, kurczę, wchodzą? Przeskakują przez tego płota? To trzeba go może powiększyć? I tam jakiś wykrzyknik świeci. Jak tam jest nic. Ty, a ja w tym budynku nigdy nie byłem w sumie. Bo nie mogę. Dobra, oni mnie wciula robią z tym wykrzyknikiem. No ale w końcu mam normalną chałupę. No, tu jakaś kobieta. Dama z wielkim cycem. Dobra, idziemy w spanko. Także cóż, na dziś ode mnie to już byłoby na tyle. Chyba, że się w nocy coś jeszcze wydarzy, ale wątpię. Tak, także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki na kanale. Stajać! Nasz adrowni nie próżna, denna jechać gąbka. Również w pozostałych seriach. Przypomnę, że dzisiaj widzieliśmy się w playliście Kontraband Police Simulator w serii Różne Różności, gdzie dobijamy powolutku do końca tejże właśnie playlisty. I w momencie, gdy zakończymy tą playlistę, a zakończymy ją w momencie, gdy zakończymy ten wątek fabularny po stronie Krwawej Pięści, bo obiecałem, że będą dwie kampanie w tej grze. Jedna po stronie rządu, druga po stronie Krwawej Pięści, żeby poznać tę historię z obu stron. No i potem zakończymy sobie serię, playlistę w tej serii z tej gry. No i odpalimy jakąś nową. Co to będzie? Patrzymy. Możecie się spodziewać, że na pewno to będzie coś z... jakaś gra, jedna z któryś, która była w serii. Była lub będzie w serii Sprawdzarka. Życzę wam miłego dnia, udanego tygodnia, weekendu, wieczoru, nocy, dnia, zależy kiedy to oglądacie. Do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się, na razie. Cześć!